światła w wiktoriańskiej rezydencji w Westfield w New Jersey paliły się bez przerwy od miesiąca. 19-pokojowa, 3-piętrowa rezydencja w Hillside Avenue była uważana za najdroższy budynek w okolicy. Wspaniały budynek miał nawet własną salę taneczną. Ale mieszkańcy domu, rodzina listów, rzekomo wyjechali do północnej Karoliny. Co jakiś czas na podjeździe zatrzymywał się dziwny samochód, ale po krótkim czasie znów znikał. Sąsiedzi zastanawiali się, dlaczego światło jest zapalone w dzień i w nocy. Dziwny samochód na podjeździe, który obserwował sąsiad, należał do Eda Iliano, dyrektora kursu teatralnego, który uczył 16-letnią Patrycję List. Patrycja jakiś czas wcześniej powiedziała swojemu nauczycielowi, że musi zrezygnować z kursu. Ta rozmowa była bardzo dziwna. Nastolatka oświadczyła, że rodzina musi wyjechać w długą wakacyjną podróż, a gdy tak się stanie, powinien powiadomić policję. Z początku nauczyciel nie potraktował tej dziwnej rozmowy poważnie. 9 listopada 1971 roku otrzymał list z przeprosinami od ojca Patrycji, Johna Lista. W liście mężczyzna wyjaśnił, że rodzina musi opiekować się schorowaną ciotką z Karoliny Południowej i córka póki co musi zrezygnować z zajęć. Następnego dnia Iliano pojechał do posiadłości listów, aby osobiście porozmawiać z rodzicami nastolatki. Ale bramy wjazdowej na posesję nikt nie otwierał. Jednak gdy nauczyciel zobaczył w pełni oświetloną posiadłość, uznał, że wszystko jest w porządku. Postanowił wrócić do domu. Kiedy Patrycja nie kontaktowała się z nim w następnych tygodniach, ponownie pojawiły się w nim wątpliwości. Kilkukrotnie jeździł pod dom listów na Hillside Avenue, ale wielokrotne dzwonienie do drzwi wejściowych za każdym razem pozostawało bez odpowiedzi. 7 grudnia 1971 roku Iliano i sąsiad listów postanowili niemalże jednocześnie, ale niezależnie od siebie wezwać policję. Coś było nie tak z tą rezydencją. Wezwani funkcjonariusze dzwonili do drzwi, pukali i wołali mieszkańców, ale nikt nie odpowiadał. Obeszli dom i odkryli otwarte okno, przez które dostali się do środka ogromnego domu. W pierwszej chwili funkcjonariusze zauważyli, że budynek był najwyraźniej nieogrzewany. W środku było prawie tak zimno jak na zewnątrz. Z głośników płynęła muzyka kościelna. Poza tym dom wyglądał na opuszczony. Policja postanowiła sprawdzić każde pomieszczenie, co mogło zająć kilka godzin. W końcu dotarli do jadalni. Tam na podłodze z linoleum w szachownicy zauważyli kilka brunatnych smug. Kilka ciemnych plam było również na ścianie. W koszu na śmieci zalegały ręczniki i gazety. Policjanci podejrzewali, że mogło wydarzyć się tam coś złego. Plamy na podłodze, ścianie i ręcznikach to najprawdopodobniej wyschnięta krew. Ktoś próbował wytrzeć dużą kałużę krwi, ale nie zrobił tego wystarczająco dokładnie. Dodatkowo w kilku miejscach na ścianie oraz meblach widoczne były dziury jakby po kulach. Ślady smug na podłodze prowadziły w stronę kolejnego pomieszczenia. Im bliżej niego byli, tym intensywniejszy był zapach zgnilizny. Otworzyli drzwi, a ich oczom ukazała się ogromna sala taneczna. W kącie tego pokoju, tuż obok małego stolika, leżały 4 trupy. Jedna dziewczyna i 2 chłopców leżeli obok siebie na śpiworze. Obok znajdowały się zwłoki dorosłej kobiety. Funkcjonariusze wezwali posiłki, a po kilku minutach dom wypełnił się śledczymi. Twarze zmarłych były przykryte ściereczką. Krwawe, ciągnące się ślady wskazywały na to, że żadna z ofiar nie zginęła w tym pokoju. Ciała były nadęte i pokryte robakami, najwyraźniej leżały tam od dłuższego czasu. Dorosła kobieta najprawdopodobniej zmarła od rany postrzałowej w głowę. Jej koszula nocna była naciągnięta na brzuch. Wszystkie inne ofiary miały również rany postrzałowe, ale w odróżnieniu do dorosłej byli normalnie ubrani.
tak jakby szykowali się do wyjścia lub dopiero co wrócili do domu. Dwoje nastolatków miało na sobie wciąż zapięte płaszcze. Kurtka zimowa trzeciej ofiary była rozpięta. Kilka ran postrzałowych było widocznych na jej górnej części ciała i głowie. Pozostałe ofiary zginęły od pojedynczego strzału. Funkcjonariusze przeszukali budynek w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Na zaadaptowanym strychu dokonali kolejnego makabrycznego odkrycia. W wąskim pomieszczeniu obok kuchni dla służby leżała starsza kobieta. Dziwnie poskręcane nogi wskazywały, że najpierw upadła na kolana, a potem do tyłu. Kiedy policja zdjęła chusteczkę z jej twarzy, zauważyli ranę postrzałową nad lewym okiem. Funkcjonariusze poprosili lekarza mieszkającego w sąsiedztwie o zidentyfikowanie ofiar. Trzema martwymi nastolatkami Patricia List oraz jej brat John Junior i Friderik. Dorosłą kobietą leżącą obok nich była 45-letnia Helen List, ich matka. Martwą osobą na strychu była z kolei teściowa Helen, Alma List, która rok wcześniej wprowadziła się do posiadłości. Wśród ofiar nie było tylko jednego członka rodziny, Johna Emila Lista. To on dla śledczych był głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa 5 osób. W pokoju, który najwyraźniej służył jako gabinet, policjanci dokonali kolejnego ważnego odkrycia. Na biurku leżało kilka listów zaadresowanych do różnych osób, wszystkie z datą 9 listopada 1971 roku. Były to kopie listów z przeprosinami, takie same jak ten, który List wysłał do dyrektora kursu teatralnego. Była też kartka zawierająca szczegółowe instrukcje, gdzie znaleźć klucz od sejfu. Funkcjonariusze go odnaleźli i otworzyli wielką pancerną szafę. W górnej szufladzie leżały dwa pistolety, półautomat 9 mm i rewolwer Colt kaliber 22. W innej szufladzie znajdowała się koperta zaadresowana do Eugena Renwinkela. Był proboszczem parafii, do której należała rodzina Listów. W liście List szczegółowo opisał, co wydarzyło się w jego domu 9 listopada. To było jego przyznanie się do winy. W sekretariacie znajdowały się także książeczki czekowe, książeczki oszczędnościowe, polisy ubezpieczeniowe i książki podatkowe. Był też rodzaj książeczki budżetowej, w której List skrupulatnie zapisywał swoje przychody i zadłużenia. Ponadto odnaleziono 5 innych listów zaadresowanych m.in. do jego współpracowników. W tych listach starał się usprawiedliwić swoje postępowanie. Analizując zebrane ślady, funkcjonariusze mogli odtworzyć przebieg wydarzenia. Najwyraźniej List zaplanował zbrodnię z dużym wyprzedzeniem. Punktualnie 10 listopada odwołał codzienną dostawę gazet, mleka i poczty. Dzieci jak zwykle wyszły z domu rano 9 listopada, aby pójść do szkoły. List czekał, aż jego żona zejdzie do jadalni, aby zjeść śniadanie. To wyjaśniałoby, dlaczego Helen List wciąż miała na sobie czerwoną, satynową koszulę nocną i szlafrok. Siedziała zapewne na kuchennym krześle i jadła tosta. Jej mąż podszedł od tyłu, wycelował półautomat i pociągnął za spust. Nie wszystkie kule dosięgły celu, niektóre trafiły w ścianę oraz meble. Ponieważ Helen zmarła, kiedy jeszcze siedziała na krześle, spadając, uderzyła głową o stół i dopiero wtedy upadła na podłogę. Patolog później znalazł kawałek tosta, który wciąż tkwił w jej gardle. List zostawił żonę na podłodze w kuchni. Wszedł tylnymi drzwiami na trzecie piętro i tam zaatakował matkę. Zaskoczył ją w kuchni, kiedy ta, stojąc z talerzem, czekała, aż toster wypluje podpieczone kromki chleba. Strzelił jej z bliskiej odległości w twarz. Policja znalazła jeszcze 2 pociski w ścianie kuchni na trzecim piętrze. Prawdopodobnie po wszystkim chciał znieść ciało matki na parter, ale ta była dla niego zbyt ciężka. Powycierał zwilżonymi ręcznikami podłogę i wrócił do jadalni na parterze. Wtedy najprawdopodobniej zaciągnął żonę za nogi do sali tanecznej, pozostawiając na podłodze ślady krwi. Później przygotował miejsce dla nastolatków. Zabrał kilka śpiworów i ułożył z nich legowisko obok matki.
Zabezpieczone ślady wskazują na to, że List poszedł do sypialni i wytarł brudne ręce w prześcieradło. Następnie zwymiotował w łazience, gdzie zakrwawionymi dłońmi zostawił wiele odcisków. Po wszystkim wziął prysznic i przebrał się w nowy garnitur, pozostawiając brudne ubranie w sypialni. Czysty i przebrany w świeże rzeczy zadzwonił do swojego biura. Poinformował, że nie przyjdzie do pracy i poprosił o odwołanie wszystkich zaplanowanych w najbliższym czasie spotkań. Wyjaśnił, że wyjeżdża z powodów rodzinnych do Karoliny Południowej i nie będzie go do odwołania. John List czekał na powrót dzieci. Prawdopodobnie wtedy w swoim gabinecie pisał przeprosiny do różnych osób i instytucji. Chciał w ten sposób wyjaśnić nagłe zniknięcie rodziny. Gdy skończył, poszedł do ogrodu, gdzie przez jakiś czas grabił liście. To wydawało się dziwne sąsiadom, bo gospodarz nigdy nie wykonywał takich obowiązków sam, a w dodatku był ubrany w garnitur i krawat. Z bilingów telefonicznych wynika, że w międzyczasie zadzwoniła do domu Patrycja. Dzwoniła z gabinetu szkolnej pielęgniarki. Tego dnia źle się poczuła i poprosiła ojca, aby zabrał ją ze szkoły nieco wcześniej. Ojciec spełnił jej prośbę. Pojechał do szkoły, po czym w towarzystwie córki wrócił do domu. Prawdopodobnie zastrzelił ją zaraz po przekroczeniu progu własnego domu. Dziewczyna miała jeden ślad postrzałowy w głowę, jak ustalono z bliskiej odległości. Według śladów ją również zawlókł do sali tanecznej i ułożył na przygotowanym wcześniej legowisku. Nie wiadomo, czy zasłaniał ofiarom twarz zaraz po zabójstwie, czy zrobił to później. Czekając na powrót pozostałych mieszkańców, pojechał wysłać część listów oraz wypłacić 2,5 tysiąca dolarów. Kolejną ofiarą był Friderik. On, jak jego siostra Patrycja, zginął zaraz po przekroczeniu progu. Jednym celnym strzałem w głowę zabił nastolatka i tak jak siostrę przeciągnął do sali tanecznej. Ostatnim, którego się spodziewał, był John Junior. On trenował piłkę nożną i tego dnia miał wrócić do domu około godziny 18. Ale niespodziewanie pojawił się wcześniej niż oczekiwał jego ojciec. Chłopak wszedł do domu bocznym wejściem, które prowadziło do pralni. Dopiero wtedy John Senior zorientował się, że ktoś jest w domu. Wziął pistolet i wybiegł na korytarz. Kiedy John Junior otworzył drzwi, z których widział jadalnię oraz krew na podłodze, zrozumiał, że wydarzyła się tu tragedia. Wtedy zauważył również ojca trzymającego broń. Udało mu się za nią chwycić. Podczas szamotaniny pistolet wypalił, a kula trafiła w sufit. W międzyczasie List Senior zdołał wyrwać się z uścisku. Jego syn na próżno próbował unikać kolejnych strzałów. Szósty pocisk trafił go w plecy, siódmy w szyję, a kolejna kula w głowę. John Junior upadł na podłogę, kiedy ojciec znów do niego wystrzelił, ale chłopiec wciąż żył. Ciężko ranny przeczołgał się po podłodze, aby znaleźć się w bezpiecznym miejscu. List wtedy podszedł do syna i strzelił mu prosto w oko. Ale nastolatek wciąż żył. List strzelił do niego jeszcze kilka razy. Patolog później wyliczył 10 pocisków, które trafiły w chłopca. List zaciągnął zwłoki do sali balowej i ułożył wraz z innymi. Na koniec ukląkł przy swoich bliskich, których zamordował, i modlił się o ich zbawienie, co opisał później w liście do pastora. Po wszystkim sprawca zjadł obiad, a później położył się spać w sali bilardowej, która znajduje się obok sali balowej z ciałami. O świcie wstał i ustawił termostat klimatyzacji na 10 stopni Celsjusza. Następnie zapalił światła w każdym pokoju, poszukał w radiostacji kościelnej i umieścił urządzenie bezpośrednio przed domofonem domowym. Zapakował trochę ubrań do walizki, wyszedł z domu i wyruszył w nieznanym kierunku. Dlaczego John Emily List zamordował 5 osób? Swój czyn uzasadniał pozostawionymi listami. Ponoć zrobił to ze względów religijnych. Dlatego uważał, że pastor najlepiej zrozumie jego decyzję. List twierdził, że jego żona odwróciła się od Boga wiele lat temu. Niestety ostatnio zauważył podobny rozwój u swojego najstarszego dziecka, córki Patrycji.
Obwiniał za to całe społeczeństwo i, tak jak określił, daleko idące zmiany, które przyniosły za sobą lata 60. To nie podobało się Johnowi. Jak sam to ujął, pobożne życie jest prawie niemożliwe w tych warunkach. List przedstawił czyn tak, jakby w rzeczywistości chciał uchronić swoją rodzinę przed jeszcze większą krzywdą. Zwrócił również uwagę na to, że według niego wszyscy zginęli bezbolesną śmiercią. Choć w przypadku jego syna Johna Juniora trudno odnieść takie wrażenie. Zabezpieczone ślady wskazywały na długą agonię, a chłopak, umierając, doskonale wiedział, kto jest sprawcą. Mimo to John List wierzył, że Bóg go zrozumie i przebaczy jego czyny. Jak napisał w liście do pastora, Jezus Chrystus by to zrozumiał. W końcu Syn Boży umarł na krzyżu, aby wziąć na siebie wszystkie ludzkie grzechy. W liście do współpracowników pisał już zupełnie coś innego. W ich treściach pojawiały się raczej światowe problemy. Przepraszam, że wszystko musiało się tak skończyć, ale przy niskich dochodach po prostu nie mogłem dalej utrzymać rodziny i nie chciałem, żeby musiała żyć w biedzie. W kolejnym liście List napisał instrukcję odnośnie pochówku bliskich. Zwłoki miały zostać poddane kremacji, bo według niego tylko to gwarantowałoby, że ich dusze dostaną się do nieba w najszybszy możliwy sposób. Śledztwo było początkowo kierowane przez Jamesa Morana z lokalnej policji. Był przekonany, że sprawca tej masakry zostanie złapany po krótkim czasie. W ciągu kilku godzin od odnalezienia ciał do wszystkich jednostek policji wysłano wizerunek poszukiwanego. Niebieski Chevrolet Impala, jakim odjechał sprawca, został odnaleziony na międzynarodowym lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku. Został zaparkowany na parkingu długoterminowym. Bilet parkingowy datowany był na 10 listopada. Nazwiska Lista nie było jednak na żadnej liście pasażerów. To był ostatni trop, jaki mieli śledczy. John List rozpłynął się w powietrzu na lotnisku w Nowym Jorku. Od tego momentu śledztwo przejęło FBI. Morderstwo w Westville zostało uznane za najbardziej spektakularną zbrodnię, jaka miała miejsce w New Jersey od czasu porwania dziecka Lindenberga w 1932 roku. Agencja federalna najpierw zbadała sytuację osobistą Lista. Wynik śledztwa rzucał zupełnie inne światło na jego historię. Z akt wynikało, że był głęboko zadłużony. Zalegał ze spłatami kredytu, nie stać go było na opłatę składek ubezpieczeniowych. Do tego był winny matce dużą kwotę. Bank wysłał już nawet pismo z terminem aukcji przejęcia jego rezydencji. Kim w ogóle był sprawca? John Emil List urodził się 17 września 1925 roku w Bay City w stanie Michigan. Jego ojciec John Frederick miał 64 lata, gdy urodził się jego syn. Był ćwierć wieku starszy od swojej żony Almy. W tym momencie para była małżeństwem od roku. Oboje należeli do niemieckiego kościoła luterańskiego w Missouri. Dziadek ze strony ojca, John George List, pochodził z Niemiec. Zresztą jego babcia również była Niemką. Z kolei Alma List była również wnuczką emigrantów z Niemiec. Co ciekawe, jej dziadek był bratem wspomnianego Johna George'a. To sprawiało, że późniejsze pokolenia były dla siebie kuzynostwem. Jednak w tamtym czasie nie było to niczym nadzwyczajnym. Niemcy, którzy wyemigrowali do USA, żyli początkowo w małych grupach i nikt nie negował sytuacji, kiedy kuzynostwo tworzyło związki. Rodzina Listów mieszkała w wiktoriańskim domu, gdzie wynajmowali małe mieszkanie na piętrze. Ojciec Johna prowadził sklep i był znany w otoczeniu jako kapryśny, kutliwy człowiek. Nie interesował się rodziną i trudno mówić o dobrych kontaktach między nimi. Matka Johna z kolei była nadopiekuńcza. Ciągle obawiała się, że jej syn może zachorować. Dlatego obserwowała go na każdym kroku, zawsze wkładała ubrania, które były zbyt grube jak na porę roku, i zabroniła mu bawić się z innymi dziećmi. Środowisko społeczne chłopca poza rodziną i szkołą ograniczało się zatem do parafii. Jego ojciec pracował tam w Radzie Kościoła i zajmował się administrowaniem funduszami gminy.
Alma List zachęcała syna, aby pewnego dnia poszedł w ślady ojca. Każdej nocy czytała Biblię z synem. John List trzymał się tej praktyki, dopóki nie zamordował swojej matki. W liceum John miał kilku przyjaciół, ale żadnych dziewczyn. Po ukończeniu szkoły zgłosił się na ochotnika do wojska w 1943 roku, choć jego matka była temu stanowczo przeciwna. Po ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku Stany Zjednoczone były już zaangażowane w II wojnę światową. Rok później zmarł jego ojciec. W czasie II wojny światowej nabył pistolet półautomatyczny, którego później użył jako narzędzia zbrodni. Colta odziedziczył po ojcu. Po zakończeniu wojny matka namawiała go do nauki w szkole księgowości, co syn posłusznie wykonał. Alma List odwiedzała go raz w miesiącu, a czas ten poświęcała na wspólne czytanie Pisma Świętego. List ukończył studia i wrócił do wojska. Wybuchła kolejna wojna, tym razem koreańska. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę Helen Morris Taylor. John List od razu się w niej zakochał. Jednak Alma List była całkowicie przeciwna temu związkowi. Według matki Johna Helen Morris Taylor nie była jedną z nich. Jednak para wciąż się spotykała, a po krótkim czasie kobieta zaszła w ciążę. 1 grudnia 1951 roku, zaledwie dwa miesiące po pierwszym spotkaniu, stanęli przed ołtarzem. Wkrótce potem rzekoma ciąża okazała się fałszywym alarmem, choć matka Johna uważała, że był to podstęp, aby skłonić Johna do zawarcia związku małżeńskiego. Później na świat przyszły ich dzieci, a John Senior piął się w górę finansowej drabiny. Pracował w wielkiej firmie papierniczej jako szef audytu, a w końcu został jej szefem. Niedługo później mężczyzna zmienił pracę i został szefem wielkiej korporacji w New Jersey. Wtedy też para kupiła ogromną rezydencję. Ale John List rażąco przeceniał swoje umiejętności zawodowe. Jego praca wymagała od niego pielęgnowania kontaktów z klientami i przyciągania nowych inwestycji. Ale List nie miał na to ochoty. Przez to firma błyskawicznie zaczęła notować straty. Każdy, kto podważył jego zdolność do zarządzania biznesem, po chwili tracił stanowisko, więc ludzie przyglądali się i czekali, aż okręt zatonie. W tamtych latach biznes rządził się zupełnie innymi prawami. John List musiał stawić czoła ogromnej hipotece na dom i ogromnym wydatkom. Nie odważył się przyznać żonie, że zawiódł. Robił to przez kolejne 6 miesięcy. Pieniądze na rachunki wziął z konta matki, do którego miał dostęp. Jednak Alma List nic o tym nie wiedziała. Zanim jej syn zabił rodzinę w 1971 roku, wydał wszystkie 200 tysięcy dolarów matki. Nie mając perspektyw na poprawę swojej sytuacji, List spróbował swoich sił w kasynie, gdzie przegrał resztę oszczędności. 5 listopada 1971 roku, 4 dni przed morderstwem, po obiedzie zabrał swoje dzieci do kuchni. Wyjaśnił im, że muszą przygotować się na śmierć. Zapytał, czy woleliby zostać pochowani czy spaleni. Nie wiadomo, czy wszystkie dzieci zrozumiały przesłanie kryjące się za słowami ojca, ale Patrycja musiała coś z nich zrozumieć. Dowodziło tego złowieszcze ostrzeżenie kierowane do Eda i Liano. Ciało Almy List zostało zabrane do jej rodzinnego miasta Frankenmund w stanie Michigan. Czterech pozostałych członków rodziny pochowano w tanich metalowych trumnach na cmentarzu w Westfield. FBI opublikowało list gończy, ale nie pojawiły się żadne wskazówki dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego. 9 miesięcy po zbrodni, 30 sierpnia 1972 roku, rezydencja, w której mieszkali listowie, spłonęła w ogniu. Jak ujawniło śledztwo prowadzone przez policję, przyczyną było podpalenie, ale sprawca do dziś pozostaje nieznany. John List wciąż był wolnym człowiekiem. Zaczął budować dla siebie nowe życie. Po zaparkowaniu samochodu na lotnisku uciekł pociągiem z Nowego Jorku do Michigan. Następnie pojechał do Denver w Colorado, gdzie wynajął przyczepę. Zmienił nazwisko na Robert Clark, pracował tam jako kucharz w hotelu Holiday. Po niedługim czasie zmienił pracę i od teraz był księgowym i zastępcą dyrektora zarządzającego firmą.
W 1975 roku odważył się wyjść z ukrycia. Powrócił do parafii luterańskiego kościoła, a także złożył wniosek o prawo jazdy. Niedługo później zakochał się w rozwiedzionej kobiecie o imieniu Dolores Miller, którą poznał w kościele. Kiedy Dolores dopytywała o jego przeszłość, powiedział, że jego żona zmarła na raka. W 1985 roku oboje wzięli ślub, a John List założył własną firmę jako doradca finansowy. Ale znów dobrze zapowiadająca się inwestycja nagle zbankrutowała. 15 lat po ucieczce ponownie został bez grosza. Miał już 55 lat. Rynek pracy był napięty. Ludzie inwestowali w młodych, a nie tych, którzy stoją u progu emerytury. Dolores co jakiś czas powtarzała, że żałuje wyboru partnera, chciała go nawet zostawić. Dużo czasu spędzała ze swoją przyjaciółką Wandą Flannery, miłośniczką tabloidów i plotek. To właśnie ta koleżanka w lutym 1987 roku odkryła artykuł o mężczyźnie nazwiskiem John List, który wiele lat temu zamordował całą swoją rodzinę i uciekł. Opublikowane zdjęcie wskazywało na niezwykłe podobieństwo do jej sąsiada Roberta Clarka. Również jego cechy zachowania opisane w artykule były niemalże identyczne. Sprawca masakry także był księgowym. Miał również identyczną bliznę nad prawym uchem. Ale czy to naprawdę możliwe, że mężczyzna po drugiej stronie ulicy był zdolny do tak brutalnej zbrodni? Wanda Flannery pokazała swojej przyjaciółce artykuł w gazecie, ale sąsiadka uznała te podejrzenia za bezzasadne. Kazała wyrzucić gazetę i nie szukać kolejnych sensacji. Kilka tygodni później Clarkowie znów się przeprowadzili. Sprawa wielokrotnego zabójstwa nie dawała spać śledczym z New Jersey. Pomimo upływu wiele lat, niewyjaśnione morderstwo było plamą na mundurze tamtejszej policji. Postanowiono więc skorzystać z mniej popularnych metod. Szef tamtejszej policji zwrócił się o pomoc do jasnowidza. Słyszał o Elizabeth Lernen, która potrafiła udzielić przydatnych rad w innych, beznadziejnych przypadkach. Na dodatek kobieta mieszkała w New Jersey. Szef policji spędził z nią kilka godzin, pokazując fotografie z miejsca zbrodni. Nie opowiadał o ustaleniach w śledztwie, aby uwiarygodnić ewentualne wskazówki. Kobieta po rozmowie poprosiła, aby śledczy wrócił po kilku dniach. Elizabeth powiedziała, że List wciąż żyje i ukrywa się w Stanach, gdyż nie zdołał uciec samolotem z kraju. Mówiła, że uciekł najprawdopodobniej pociągiem, ale niedaleko. Powiedziała, że ma inną kobietę i to z nią teraz przebywa. Niestety nie umiała wskazać, gdzie mężczyzna obecnie się znajduje, więc śledztwo znów utknęło w martwym punkcie. Aż do 1988 roku. Wtedy w amerykańskiej telewizji pojawił się nowy program o najpilniej poszukiwanych ludziach w kraju. Za każdym razem pokazywano kilka nierozwiązanych spraw kryminalnych. Premierowy program wyemitowano 21 maja 1989 roku. W jego trakcie przedstawiono 10-minutowy reportaż na temat Johna Lista. Z zainteresowaniem program oglądała Wanda Flannery. Była już pewna, że Robert Clark to John List. Zadzwoniła na numer podany w programie i opowiedziała o swoich podejrzeniach. Przekazała także aktualny adres Clarków w Virginii. Biuro FBI w Richmond w stanie Virginia postanowiło sprawdzić przekazane wskazówki. 1 czerwca 1989 roku, niecałe dwa tygodnie po wyemitowaniu programu, pod domem Clarków pojawiło się dwóch agentów FBI. Wtedy Dolores zrobiła się blada. Pokazali jej list gończy ze starym zdjęciem Johna Lista. Funkcjonariusze zapytali, czy kobieta rozpoznaje mężczyznę. Przyznała, że widzi pewne podobieństwo do męża, ale przecież to nie mógł być jej mąż. Następnie agenci poprosili kobietę o ostatnie zdjęcie Roberta Clarka. Wybrała zdjęcie ślubne. Dla śledczych było jasne, że to tego mężczyznę szukają. Chcieli dowiedzieć się od kobiety jak najwięcej. Skąd pochodził jej mąż, czym się zajmował, czy miał jakieś blizny. Każdy element układanki zaczął do siebie pasować. Agenci FBI pojechali do pracy Johna Lista. Zapytali go wprost, czy to jego prawdziwe imię. Mężczyzna zaprzeczył. Mimo to został aresztowany. Gdy tylko policjanci pobrali jego odciski palców, stało się jasne, że aresztowali właściwego człowieka.
Robert Clark to John List, który 18 lat wcześniej zamordował swoją rodzinę. Proces ruszył 16 lutego 1990 roku. John List wciąż zaprzeczał, że to jego prawdziwe nazwisko. Jego obrońca tłumaczył, że List cierpi na zaburzenia psychiczne i nie wie, co się z nim dzieje, ale dowody były przytłaczające. Oskarżenie podważało chorobę psychiczną, gdyż sprawca wszystko dokładnie zaplanował. Planował zbrodnię od wielu miesięcy, a tak nie postępuje szaleniec. Proces, który trwał 7 dni, skończył się wyrokiem skazującym. 12 kwietnia 1990 roku otrzymał 5 wyroków dożywocia. W Stanach Zjednoczonych ten wyrok oznacza, że nie miał szans na ponowne zwolnienie. Jednak John List odwołał się od tego wyroku. Tym razem twierdził, że jego zbrodnia była efektem urazu psychicznego, jakiego nabawił się podczas wojny koreańskiej. Jednak podczas tej wojny List był wiele mil od frontu i nie brał udziału w żadnych walkach. Sąd podtrzymał wcześniejszy wyrok, z tym, że dał szansę na opuszczenie więzienia po upływie 500 lat. John List zmarł 21 marca 2008 roku na zapalenie płuc. Wcześniej podejrzewano go o to, że jest tajemniczym D.B. Cooperem, który porwał samolot w 1972 roku i uciekł niepostrzeżenie z okupem. FBI podjęła ten trop, ale nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających tę historię. To koniec dzisiejszego, dość długiego odcinka na kanale kryminalnym. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Zapraszam Was na mój kanał po więcej, a tymczasem życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia.